panią moc. Faworytem tutaj numer jeden jest odkrycie światowego chodu Roman Raskazow, Rosjanin, który uzyskał najlepszy wynik w historii na tym dystansie, godzina 17.46. Ale chciałem powiedzieć, że tak Robert z Niemczech, Eisenhüttenstadt, uzyskał rezultat godzina 18.22. W ogóle od początku tego roku chodzi bardzo dobrze. No i kiedy z nim rozmawialiśmy, powiedział pogoda, a widzimy właśnie Polaka na czele stawki, tak jak przystało na mistrza olimpijskiego. On resztę postanowił poprowadzić, a ponadto podyktować tempo. Zaczął mocno i cały czas widzimy, spojrzał na zegarek. Stanął przed bardzo poważną, trudną próbą w swojej karierze sportowej. Jak powiedziałem, przestawianie się z 50 na 20 km nie jest proste, zwłaszcza w tym wieku i pod takim stażem sportowym, z takim bagażem setek tysięcy kilometrów, które przecież już przeszedł. Tutaj nie będzie łatwo. Mówiłeś o tym rewelacyjnym w tym roku Raskazowie, ale przecież to nie tylko on. To jest właściwie taki sprint. Oczywiście Robert, wygrywając maratony chodziarskie na 50 km, również w każdym sezonie szedł na dystansie 20 km kilka razy, ale zawsze to był dla niego jakby taka podbudowa, trening, ostry startowy trening przed główną konkurencją, w której dominuje od lat na świecie, czyli przed chodem na 50 km. Tu postanowił pójść jeden i drugi dystans i zobaczymy, jak się powiedzie. Chodziarze już, jak widzimy, poza stadionem, Australia, gdzie cały czas komplet publiczności, 100 tysięcy widzów od początku, od 10 rano naszego czasu, obserwuje tutaj lekkoatletów, pojedynki sprinterów, biegaczek na 800 metrów, a teraz pożegnano chodziarzy. Robert już nie prowadzi, daje jakby troszeczkę odpoczywa, ale kontroluje cały czas. To się dopiero rozpoczyna, ten chód. On jeszcze potrwa ponad godzinę. Godzina 17. No to byłby rewelacyjny czas, ale myślę w końcach godzina 18. Tak, godzina 17 to jest ten właśnie rewelacyjny rezultat. 17.46 setnych Raskazowa z tego roku. Zatem Polak Korzeniowski, Rosjanin Andrzejew i dwójka meksykańska Segura Hernandez. Godzina 5.14. Za kwadrans powinni już być na stadionie w Sydney. Cały czas na stadionie speaker mówi tylko o Polaku, ale mówiliśmy, jest postacią ogromnie znaną, ogromnie cenioną. Teraz idą pozostali zawodnicy. To jest Jefferson Perez, mistrz olimpijski. Przed chwilą widzieliśmy Erm i Raskazow. Raskazow najszybciej w tym roku chodził przed igrzyskami. Minuta, godzina 17.46. To właśnie drugi wynik w historii, bo kiedyś szybciej ten dystans przeszedł w 1994 roku Bernardo Segura. Oj, dostał Robert ostrzeżenie przed chwilą od sędziego, a więc zaczyna się już końcowa rozgrywka, finisz. I tak jak mówiliśmy, będą te ostrzeżenia. Oby nie dostał ich Polak. No i rozpoczynają się decydujące w tej chwili już właściwie metry. Korzeniowski męczył ich tempem od początku. Blisko jest Segura z tyłu. Tak, już. Hernandez, czyli Polak, dwaj. Zmęczony jest Korzeniowski bardzo. Dwaj Meksykanie wytrzymali to tempo, zwłaszcza Hernandez. Segura jeszcze jest ciągle za Polakiem. Już prawie na prostych nogach idzie Korzeniowski. Mocno jest zmęczony w tej chwili. A Segura odnalazł jakby drugie siły. Segura, wyraźnie podbiega. To już
Hernandez, trudno mówić o chodzie, te kilka metrów było podbieganie, ale jeszcze Korzeniowski. Twardy finisz będzie. Tak. Twardy sprinterski finisz na stadionie pewno zostanie rozegrany. Robert mocno słabnie, ale cały czas walczy. Dwaj Meksykanie. Ciekawe, mówiłem o tym, że korzysta z tego specjalnego urządzenia, które rejestruje skurcze serca, by później tę prędkość przelotową swoją podnosić. Kiedy inni rywale słabną, on na treningu właśnie schodził poniżej progu, przekraczał tę swoją fizjologiczną linię, ale po to, by na końcowych metrach iść jeszcze i zaglądać rywalom w oczy. Ten moment, kiedy Segura mijał, gdyby Korzeniowski puścił, bo to psychologicznie tak, jest, nie mógł, już wolno. Właściwie po zawodach. Po zawodach. On jest bardzo podobny pod tym względem do Bronisława Malinowskiego, który również nigdy nie opuszczał. Tak, hartem na pracę i na walkę z własnym organizmem. Nigdy nie odpuszczał, był twardy, ale Meksykanie też nie mają zamiaru odpuścić. No Segura tutaj teraz ma przecież doświadczenia, które go nauczyły, że nie wolno nigdy w życiu rezygnować. Barcelona 92, zdjęty w bramie, tak jak w tej chwili wchodzi. Stuttgart, również dyskwalifikacja bezsensowna. Później przejście w Helsinkach na Mistrzostwach Europy, tylko po to, by pokazać sędziom, że potrafi. Próba nowej techniki, by wygrać w końcu znaczące zawody. Został mistrzem olimpijski, później w Atenach mistrzem świata, mistrzem Europy. Segura Korzeniowski, Segura Korzeniowski blokuje go. Zostaje z tyłu. Segura zostaje w tył. To jest Hernandez przed Korzeniowskim. Segura już został z tyłu i sprinter. No, zobaczymy za chwilę. Segura. Korzeniowski jeszcze ostatnie metry, ale nie powinien za bardzo przyspieszać. Jest wicemistrzem olimpijskim. Zatem gratulacje, Robert. Chyba jest trochę niezadowolony. Forma to naprawdę nie zając. Jeżeli jest się w formie w sezonie olimpijskim, jeżeli potrafi on się odpowiednio przytrzymać, jak mówi w żargonem sportowym, przewieźć tę formę, to się dojeżdża do samych igrzysk. Ja przede wszystkim miałem znakomitą formę psychiczną. Czy rodzina oglądała, nie spała, myślę o córce? Złotym medalistą jestem. Jak? Dyskwalifikacja Segury. Mówiłem, ryzyko. Nie chciałem ryzykować. To się. Jezus Maria. Boże, to jest niesamowite. Przepraszam. No i teraz zasłużona nagroda dla niego i piękna chwila dla nas wszystkich.